Tak, siema, siema Porodzin. Widok na Tatry. Widok na Tatry, zaraz zobaczycie widok na Tatry. Wiosna 2015. Aha, muszę chyba jeszcze zaraz licznik wyzerować. Rowery, wow, kurwa, bagażer, wszystko jest tu. Nowe opony na miano, u mnie pełny. Trekking. Przygotował się, nie? Sakwy. Kalimata, namiot mamy, wszystko mamy. Jedziemy! Na miano, ruszamy, kurwa. Jedziemy! Kierunek, kurwa, tatrzańska łomnica, yo! Dawaj. Siemanko. Jesteśmy na naszej Tatra Tour. Przed chwilą został osiągnięty max speed 64. Ale kurczę, jest fajnie naprawdę. Jesteśmy pod Tatrami Wysokimi. Zaraz przejadę. Bagażnik jest cały spakowany. Także pełna profeska. Nie ma, na miano też na profesce, ale kurde, patrzcie, tam jest wszystko śnieg. Wow, patrzcie. Jedziemy w stronę tych Tatr, w stronę Łysej Palany. Dobra. Tamana fotografuje, ale nie, no naprawdę jest tak słonecznie, zobaczcie jakie jest niebo. Miały być prognozy kijowe. A popatrzcie, jest zachmurzone 10% nieba. Jedziemy na Tatra Tour, koniec postanowiony. 200 km w sumie. Mamy radę. Hello. A jeszcze. Jak wyglądam ja dzisiaj? Pełny kask. Spodenki, buty, elegancko, dobra. Filmujemy coś na Słowacji. I siema, kurde, i co robimy teraz? Pijemy dwa... Co? Chuźba, Kaśka, co mamy? To na przykład Krzyś. Nie, to SMS chyba. Nie, to jest opchnąłem. Co, opchnąłem? Ale nie, pijemy sobie czaj, bo co miałem powiedzieć? Pijemy sobie dwa bażanciory, 4 złote. I zobaczcie sami jak jest dookoła, no jest po prostu, jest zajebiście. Przejechaliśmy już. Ile? Same time? 43,5 km. I oto jesteśmy pod Łomnicą. Kierujemy się na Łomnicę. Tam chyba to jest Gerlach. Damiano jest tam z przodu. Ja jestem. Ale popatrzcie, kurde, jakie fajne widoczki. Wysokie Tatry witają nas. Duże jest podwórze. Jedziemy do Starego Smokowca już. Jesteśmy po drugiej stronie Tatr Wysokich. Wieje nam wiatr. Na liczniku ile? 49, prawie 50 km zrobionych. Piździ po prostu. Była rano zajebista pogoda. Wszystko wskazywało na to, że będzie naprawdę fajny, upalny dzień. I po południu, im wyżej jesteśmy,
nad poziomem morza, więc tam w górach to jest w ogóle... Ale fajne widoki na pewno. Z przodu Damiana. Jakiś chujowy stary? Nie wiem. Filmik. O kurwa, co dobrze, jak mógł tam? Człowieku, jedzie jakiś regionalny pociąg. A, z górki to się dostarczy, nie? Ale... Wyjazd wozideł. Co to jest w ogóle? Tam jest dolinka. Co to jest za miasto? Poprad? Nie wiem. Przed chwilą na znaku widziałem, a to było napisane... Ale on się dobrze chyba zatrzymywał. Poprad. I to jest normalnie autobus stary miejski, patrz. No. Tatrańska Łomnica, człowieku. No to już przejechaliśmy ją, nie? Tak, tak. O kurde, stary, to jest taka po prostu kolejeczka fajna, ale, klimatyczna. Ale stary, u nas tego nie ma. Przylone. U nas tego nie ma. A tam szczyty. Co ty mówisz? Patrz, normalnie kolejka międzymiastowa, międzywioskowa. Co ty mówisz? A, to oni tu autem stanęli, pobiegli stąd na dół i wybiegli z powrotem do góry. No. Wow. Człowieku, jaka faza. To świetne, nie? Chyba biwo bili nawet, gdzie? Prawara bańczy. Ja to mówię. Wow. To jest dobra faza, co? Takie widoki, to też bym wolał tym jeździć. Jest. Dotarliśmy do celu. Sztrybskie Pleco. A koniec. Cały czas pod górę, to będzie zajebiście. Jest. Trzeba zapuszczać serbskie Pleso, strebskie Pleso. Zobaczmy, na liczniku dystans zrobiony wczoraj 75. Max speed, 6 dych raz jechałem. Wracamy. Już pełny ekwipunku, przygotowany. Spodenki przebrane. Tak to zapakowane. I co? I... Jedziemy, zobaczymy jak to pójdzie. Na pewno będzie droga łatwiejsza, ale no to jest drugi dzień, więc kurde, ja też mnie strasznie nogi bolą po wczorajszym. Mieliśmy cały czas też pod górę 75 km ciężkich, naprawdę. No i nic. Żegnamy się z sztrybskim Plesem i wracamy. Słoneczko nam zaświeciło. Dobra, kończę, jedziemy. Leci Damiano. Sia. Poszedł, lewo. Zimno, wow, ale widoki rekompensują wszystko.
ale jest po prostu tak zimno, jedziemy cały czas z górki, wczoraj jechaliśmy cały czas pod górę. Cały czas sobie jedziemy z górki, nie muszę pedałować, jadę średnio 40 na godzinę. Wow, patrzcie. Szczyty Tatr zachmurzone, o, patrzcie na ten widoczek. Fajnie, fajnie. Cały czas żeśmy tu wczoraj jechali pod górę, końcówka, ja już tu momentami aż na chwilę schodziłem z roweru. To co dzisiaj po prostu sobie na lecichu zjeżdżamy, nie jadę za szybko z jedną ręką. Zimno, ja pierdzie. Tyle tam na 30 na godzinę. To 18 km prawie na liczniku. To jest Damiano. Patrzcie. Wow. Wow. Ale już mam dość. Teraz mamy znowu pod górę. Wow. Ale naprawdę. Tam widać, po prostu w jakiejś stronie się jeździ, zajebista pogoda. Wiem jak to zrobić, zdjęcie patrzę jak się. Wiesz, to jest panorama, nie? To zdjęcie. Ty nie rób, żeby siadę na filmiku albo sobie. Tak. Jeszcze mamy trochę. Jeszcze kawałek. I to już. Totalny koniec. Totalny. O kurde, nie mam nic żeby śpiątki. Soi czeka na nas. Uziu. Tak. Czeka na nas. Dobra, Tatra Tour complete. Dokładny dystans. Czekaj, żeby nikogo nie robić w balona. Rip time. 146,80. Dobra, pozdrawiamy was. Serdecznie. Do następnej wycieczki. Elo.